Drugi chapter Poppy Playtime przedstawił naprawdę interesującą fabułę, wprowadził kilka nowych postaci do tego świata, odpowiedział na parę pytań, jednak zadał kilka kolejnych. Tym bardziej dał nam pole do popisu w spekulowaniu, a także wymyślaniu kolejnych teorii na temat tego, co tak naprawdę wydarzyło się w Playtime Co. W dzisiejszym filmie zamierzam zebrać to wszystko do kupy i w 100% wyjaśnić fabułę Poppy Playtime Chapter 2, od początku do końca. Tak jest, w filmie tym zajmiemy się nie tylko wszelkimi sekretami gry, lecz także całą jej fabułą. Między innymi zajmiemy się Mami Longlegs, tym kim była, dlaczego kiedyś była człowiekiem i jak stała się tym, kim jest teraz. Zajmiemy się historią GameStation, a także niegodziwymi eksperymentami Playtime Co. na dzieciach, a także tym, jak placówka zamieniała dzieci w prawdziwe krwiożercze bestie, a także przyszłością Eliota Ludwika, jego motywacją i tragiczną historią jego rodziny. Zatem dziś będzie naprawdę ciekawie. Cześć, ja jestem Montar, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to z ogromną przyjemnością wyjaśnimy sobie fabułę drugiego chapteru Poppy Playtime. Nim zaczniemy, standardowo zachęcam cię do zostawienia kciuka w górę pod tym filmem, mógł się gdzieś tam dalej fajnie już pozycjonować, a także zostawienia suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, ponieważ chciałem dobić 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego. Ponadto jak coś, zapraszam na mojego Instagrama, link w opisie. Tymczasem, moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami kompletne wyjaśnienie fabuły Poppy Playtime Chapter 2. Gdy Poppy jest już wolna, sytuacja zaczyna się szybko zmieniać, kiedy szukasz sposobu na ucieczkę z fabryki. W ten sposób prezentuje się luźny opis fabuły, który widzimy na samym początku gry. Następnie, tak jak wspomniałem w jednym z moich poprzednich filmów na temat drugiego chapteru, stara reklama Mami Longlegs, którą wcześniej MobGames wrzuciło na swój kanał, jest w rzeczywistości intrem do gry, które prezentuje się naprawdę zacnie. Właściwa akcja chapteru drugiego rozpoczyna się w dokładnie tym samym miejscu, gdzie zakończył się rozdział pierwszy. Bohater, po otworzeniu gablotki, w której to znajdowała się Poppy, musi uciec z fabryki. Problem w tym, że Poppy już nie ma w gablocie. A poza tym drzwi, którymi dostaliśmy się do miejsca spoczynku Poppy, tak w cudzysłowie, są już zablokowane, zatem bohater musi poszukiwać innej drogi wyjścia, zatem przechodzi przez inne drzwi, które poprzednio były zablokowane. W ten sposób dostaje się do zupełnie innej części fabryki, gdzie czeka na niego biuro niejakiego Eliota Ludwika. Tak jest, czyli wielkiego wizjonera, który stoi za całym Playtime Co. Wchodząc do jego biura, bohater natrafia na taśmę VHS, na której to opisana została biografia tego wielkiego człowieka, która wydaje się być trochę propagandowa. Nie żeby coś, niech nikt się tutaj nie obrazi, ale przedstawienie tego gościa w tak bardzo pozytywnym świetle, niczym osobę kompletnie pozbawioną wad, jak, nie wiem, Wołodyjowskiego w Potopie, to coś jest tu nie tak. Ale dobra, może to takie zwykłe czepialstwo. W każdym razie z taśmy tej dowiadujemy się o imponujących dokonaniach Eliota Ludwika, a także tragicznej historii śmierci jego rodziny, która początkowo zepchnęła założyciela Playtime na samo dno, jednak następnie popchnęła go w skrajnie innym kierunku. Nie ku tworzeniu kolejnych przełomowych zabawek, a do pracy przy czymś innym. Prawdopodobnie przy przywróceniu swojej rodziny do życia. O tym mówi notatka, na którą natrafiamy wraz z taśmą VHS. Notatka mówi o eksperymencie 814. Eksperyment ten pokrótce polegał na przywróceniu martwego szczura do życia z pomocą żelowatej mikstury zmieszanej z kwiatem maku. Jednakże eksperymenty ze zwierzętami nie do końca się powiodły, zatem Ludwik stwierdził, że pora zacząć eksperymentować na czymś większym. Prawdopodobnie na ludziach i wszyscy bardzo dobrze znamy skutki takowego posunięcia. Następnie bohater zmierza dalej w głąb fabryki, poszukiwając wyjścia i wówczas natrafia na lalkę Poppy, która ku wielkiemu zaskoczeniu nie jest do nas wrogo nastawiona, a wręcz jest przyjazna i przeprasza nas za to, że nas przestraszyła. Potencjalnie. Poppy prowadzi nas poprzez fabrykę do wyjścia. I niby pozornie wszystko gra, jednak my wiemy, że coś wisi w powietrzu. I tak, mieliśmy rację, ponieważ po chwili Poppy zostaje porwana przez pewną tajemniczą różową rękę. Rzecz jasna, rzucamy się jej na ratunek, by po chwili stanąć twarzą w twarz ze sprawcą tego przerażającego porwania, czyli przed olbrzymią, gargantuiczną, gigantyczną, podobną do pająka zabawką o różowej skórze, niejaką Mami Longlegs. So, no. Isn't this exciting?
exciting, Poppy. Very exciting, Mommy. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory, and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Jak słyszeliście, Mami Long Legs oczekuje od nas, byśmy zagrali w kilka gier zlokalizowanych w centralnym dla tego chapteru miejscu, czyli w tak zwanym Game Station, stacji gier, czyli w miejscu, które już wcześniej widzieliśmy na materiałach promocyjnych chapteru drugiego, tej układance, którą Mob Games co jakiś czas nam podsyłał. Ułożenie wszystkich elementów dawało nam obraz starych, dobrych czasów, o których mówi Mami Long Legs. Obrazek przedstawiał Game Station za czasów swojej świetności. Obszar ten wydaje się być miejscem, gdzie to rodzice, którzy pracowali w fabryce, mogli zostawić swoje dzieci na czas ich zmiany, gdzie te mogły bawić się na placach zabaw, w gry typu wakiełagi, muzyczna pamięć czy statuły, by tam posągi niech będzie. Natomiast to też nie jest takie do końca jasne, ponieważ działy się tutaj pewne bardzo sus rzeczy. Mianowicie cały obszar był pod kontrolą niejakiej Steli Greybor, czyli osoby, o której słyszeliśmy już w poprzednim chapterze, której głównym marzeniem było stanie się prawdziwą zabawką. Jak pokazują również dokumenty, które później możemy znaleźć w samej grze, które mówią o testach przeprowadzonych na niejakiej Mikaeli, jestem w stanie stwierdzić, że tutaj działy się naprawdę nieodpowiednie rzeczy jak na takie miejsce. Jakieś tajemne testy na dzieciach, obserwacje. Znalazłem w internecie teorię mówiącą, że ma to bezpośredni związek z programem związanym z, tu cytat, pomocą sierotom, a każdemu dziecku, które przyjeżdżało do Game Station, przydzielano opiekuna, który następnie potajemnie wykonywał testy na danym dziecku. Przez test rozumiem zapisywanie wszelkich wyników i wniosków wychodzących z tego, jak dane dziecko poradzi sobie grając w daną grę. Zdaje się chociażby, że muzyczna pamięć została zaprojektowana z myślą o przetestowaniu pamięci, opanowania czy rozpoznawania wzorców przez dziecko. Waka Wagi miał przetestować koordynację między okiem a ręką, za bardzo nie wiem jak to przetłumaczyć na język polski, zwinność czy czas reakcji, natomiast status, nie wiem jak ja mogę to przetłumaczyć lepiej, kiwie będę mówił status, miał się skupiać na zwinności, szybkości i sile dzieci. Następnie wszystkie wyniki wędrowały do Steli Greybor, a dzieci pod sam koniec dnia przychodziły z powrotem do swoich rodziców. Bowiem wedle teorii, którą znalazłem, wszystkie dzieci miały być właśnie sierotami z projektu, o którym słyszeliśmy w chapterze numer 1. Pracownicy Playtime Co. mieli pełnić rolę ich przebranych rodziców. Jak widzicie, wszystko jako tako się łączy i tak naprawdę cały ten projekt i to wszystko było tylko częścią jednego większego, niegodziwego eksperymentu. Słabe zachowanie. Poza tym, patrząc na to, że do dzieci przypisywana była konkretna zabawka, jak chociażby Candy Cat, co jeżeli następstwem testów było sprawienie, iż dziecko miało zżyć się z daną zabawką, a następnie stać się z nią jednością. Tak na przykład mógł powstać Huggy, Mami. A bo dobra, to jest tak nieetyczne, że ja mam nadzieję, że tak nie będzie. Zostawmy tą głupią teorię, idźmy dalej. Aby uciec z budynku, bohater musi stawić czoła wszystkim trzem grom. Jednak zanim do tego dojdzie, odnajduje zieloną łapkę, ponieważ czerwoną wcześniej mu zaciupano. Zaczyna od muzycznej pamięci, która polega w zasadzie na... No wiecie, to jest tak proste, że nawet nie ma co gadać. Zapamiętywanie wzoru kolorystycznego, zanim wielki królik spadnie nam na łeb. Poza tym warto dodać, że jak i w tej, tak i w każdej kolejnej grze, gdzieś nad nami znajdować będzie się wielkie okno, z którego, jak nie mam wcześniej, dzieci były obserwowane przez naukowców i ich opiekunów. Natomiast teraz my jesteśmy obserwowani przez Mami Long Legs. Kolejna gra Wack a Waggy, ja wiem, że to będzie mrozić, ale muszę to powiedzieć. Czemu tylko mi ta jego nazwa kojarzy się z łakiem, który nie umie rapować, nie wiem. Zostawmy to. Tutaj przez 18 dziur wychodzić do nas będą malutkie wersje Huggy'ego Waggy'ego, które to niczym w tych automatach nad morzem będziemy musieli odpędzać, waląc im w głowę, tylko że z łapek. Ale przecież wszystko jest w porządku, bo jeszcze lata temu, kiedy dzieci miały tutaj testy, małe wersje Huggy'ego były przywiązane sznurkami, zatem nie mogły za bardzo wyjść z dziury i zaatakować dziecka. No tak, tylko że teraz mami zabrała wszelkie sznurki i musimy sobie jakoś poradzić. Ajajaj.
Po wykonaniu tego zadania trafiamy do pewnego bloku budynku, gdzie niegdyś przewożone były zepsute części zabawek. Chwilę błądzimy po korytarzach, kiedy nagle natrafiamy na Hagiego, który wrócił z martwych i teraz chce nam nakopać, a nie, jednak nie, to po prostu Kissy Missy. Która z jakiegoś powodu chce nam pomóc, a nas nie atakuje, ha? Jak gdyby... co? No tak naprawdę w sensie jak dla mnie to jest taki follow-up, może jakiś przytyczek w nos od twórców, kiedy wszyscy, w tym ja, nastawialiśmy się, że... Kissy Missy będzie tutaj główną antagonistką w chapterze drugim i w ogóle będzie jakaś super straszna i tak dalej, a to nagle bez żenady pojawia się uśmiechnięta, piękny dzionek, kreseczka siedzi, otwiera nam drzwi, sobie idzie. Nie wiem, to fajne, fajne. Teraz przed nami stoi już tylko ostatnia gra, Status. Ona wydaje się być dość prosta. Idziesz naprzód, kiedy jest ciemno, stoisz w miejscu, kiedy jest jasno. Proste, prawda? No, nie do końca, bo będziesz musiał tutaj walczyć z lepszą wersją Sandropa i Mundropa, czyli niejakim... uwaga, PJ Pack Epilarem. Ja mam taki problem z tą nazwą. Czyli wielką gąsienicą, której pojawienie się w tym chapterze przewidziałem także jakiś czas wcześniej. Zatem bohater unika PJ Pack Epilara i dociera na sam koniec tego miejsca, gdzie okazuje się, że jest tutaj ślepy zaułek, a miejsce to miało być w rzeczywistości końcem dla naszego bohatera. Stąd nigdy miał nie wrócić i najpewniej miał zostać zamordowany przez PJ Pack Epilara. Tak się jednak nie stało, bo bohater jest spryciarzem i znalazł inną drogę wyjścia. Zbierzając na spotkanie z niejaką Mami Longlegs. Jednak nim przejdziemy dalej do jej nieuchronnej śmierci, podsumujmy prędko, kim właściwie Mami Longlegs jest i przeanalizujmy wszelkie doniesienia, m.in. to od Jacka Septikaja na temat jej pojawień się w pizze... Czemu chciałem powiedzieć w pizzerii? W fabryce Playtime Co. Jak mówi reklama i same intro gry, Mami Longlegs była bardzo popularną zabawką w latach 90., a jej cechą charakterystyczną była rozciągliwość. Jednak tutaj mowa tylko i wyłącznie o niej jako zabawce. W rzeczywistości w samym Playtime była kolejnym stworem, to znaczy żywą zabawką, która m.in. miała obserwować, pomagać i generalnie żyć w towarzystwie dzieci, które przyjeżdżały do Game Station. Co więcej, sama w przeszłości była takim dzieckiem. A skąd o tym wiemy? Z prośby o przeniesienie, czyli z notatki, którą przybliżyłem wam już w poprzednim filmie, gdzie dowiedzieliśmy się, że Mami Longlegs to w rzeczywistości eksperyment 1222. Podmiot Mary Payne. Jak gdyby wiem, może to nawet oznaczać, że po prostu notatka została przez Mary Payne sporządzona, jednak nie, bo na poprzednich notatkach subject. Podmiot odnosiło się wprost do dziecka, które było obiektem testów, które później, na przykład w przypadku Mikaeli, stawało się Candy Catem, wedle tej teorii. Dokument ten zdaje się potwierdzać nasze domysły. Mami Longlegs z przeszłości była dziewczynką, imieniem Mary Payne, która wskutek tych niegodziwych eksperymentów stała się przerażającym zabawkowym potworem. Czyli tak, tamta całkiem niefajna teoria okazuje się być prawdą. Ciężka ta gra jest. Zatem tak, wszelkie te potwory to faktycznie żyjące organizmy, które stworzone zostały z dzieci właśnie, które były zanurzone w wspomnianej mieszaninie żelu i kwiatku maku. Ponadto dowiadujemy się, iż Mami Longlegs była niezwykle wrogo nastawiona do personelu, zresztą co się dziwić, natomiast bardzo przyjaźnie podchodziła do wszelkich innych zabawek. Co więcej, z notatki tej dowiadujemy się, iż dzieci uspokajały Mami Longlegs, to właśnie w ich towarzystwie ta stawała się bardziej spokojna, skupiona, nie tak sfrustrowana i złowroga. Natomiast teraz, po latach spędzonych samotnie w fabryce, bez absolutnie żadnego kontaktu z jakimkolwiek dzieckiem, zdaje się, że kompletnie oszalała, o czym dowiemy się za moment, jednak hej, 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 stop! Czy wiedzieliście, że Mami Longlegs miała rodzinę? Miała męża, który idę o zakład nazywał się Daddy Longlegs? A także dziecko, które z całą pewnością nazywało się Baby Longlegs. Tak jest, to jest mega pokręcony pomysł, jednak z tymi imionami to jest takie moje spostrzeżenie, może jakaś teoria. Jednak tak mi się wydaje, takie Family Longlegs. Czy to nie brzmi pięknie? Nie wiem. Ponadto kolorytu w sprawie Mami Longlegs i jej przeszłości dodają dwie kasety, które znajdziemy w trakcie gry. Pierwsza, gdzie wywiadu udzielił sam Jacksepticeye, a także druga, która jest bardziej poświęcona
innym ludziom pokroju tutejszego Jacksepticeya, którzy widzieli tajemniczego pająka, jednak zarząd stwierdził, że gadają farmazony i nikogo takiego nie ma. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o tym więcej, odsyłam do tego filmu, bo tam znajdziecie wszystkie taśmy w grze i także notatki w grze, przetłumaczone na język polski, żebyście mogli się wszystkiego dowiedzieć w 100%. Tymczasem wróćmy do teraźniejszości. Bohater, wiedząc, że został wydymany, poszukuje drogi wyjścia, jednak w pewnym momencie natrafia na Mommy Long Legs, która jest już troszeczkę bardziej striggerowana niż wcześniej i próbuje wymierzyć sprawiedliwość naszemu bohaterowi, który niegdyś prawdopodobnie nie robił zbyt miłych rzeczy. Zdaje się to potwierdzać pewien dialog, który nie tylko mówi właśnie o tym, lecz także wspomina, iż nasz bohater nie pracował stricte w fabryce jako na przykład zwykły pracownik, a być może brał nawet udział w tych pokręconych eksperymentach. Tak jest, te słupa chyba mówią wszystko. Bohater wcale nie jest takim dobrym człowiekiem, za którego mogliśmy go uważać, bo faktycznie brał udział w tych przerażających eksperymentach i był prawdopodobnie jednym z opiekunów czy innych naukowców. Wówczas spotykamy prawdziwą Mommy Long Legs w całej okazałości, która wydaje się być trochę bardziej pokręcona niż na zwiastunach czy poprzednio. I wówczas rozpoczynamy naprawdę niepokojącą zabawę w chowanego. I asked you to play fair and you cheated! I hate cheaters! Now we're going to play one last game! It's called Hide and Seek! 10, 9. W trakcie tej zabawy możemy natrafić na kartkę sporządzoną przez jednego z pracowników firmy, a raczej kogoś, kto jest tutaj naprawdę bardzo wysoko postawiony. Kartka mówi o budowie laboratorium z terminem do budowy w 12 miesięcy. Być może to właśnie tutaj dzieci były przemieniane w krwiożercze zabawki. I to chyba właśnie przez to miejsce biegniemy w trakcie ucieczki przed Mommy Long Legs, która naprawdę jest świetnie wyreżyserowana i jest dużo lepsza od tej z Huggim Wuggim w pierwszej części. Chociaż w sumie to też jest tak jakby pierwsza część, tylko drugi rozdział, nie? Więc wiecie, o co chodzi. W końcu jednak bohater natrafia na wyjście awaryjne i tymczasowo pościg się kończy. Spokój nie trwa wiecznie, ponieważ Mommy Long Legs znowu się pojawia i ponownie zaczyna nas gonić. Jednak tym razem przed nami stoi tylko i wyłącznie jeden słuszny wybór, kiedy dobiegamy do pewnej maszyny, w której po chwili Mami zaklinowuje się. Wówczas bohater włącza maszynę, a Mommy Long Legs odchodzi. W naprawdę ciężkich męczarniach, które naprawdę boleśnie się ogląda. Oczywiście Mami krwawi i tego chyba nie muszę wyjaśniać. Po chwili natomiast na miejscu pojawia się endoszkielet z FNAF-a To nie to. Spod pobliskich drzwi wychodzi olbrzymia łapa, która zabiera pozostałości Mommy Long Legs ze sobą. Ale bez kitu, to jest taki endoszkielet z FNAF-a na sterydach. I tutaj przyda się cytat Mommy Long Legs. Stanę się jego częścią. Sugeruje to, iż eksperyment 1006, bo tak ten skurczybyk się nazywa, tak naprawdę zbiera części zniszczonych zabawek, a następnie ulepsza siebie, ulepsza swoje ciało. Analizując kształt jego ręki, widzę tutaj dwie kości, połączone z takimi w cudzysłowie endoszkieletowymi częściami. Niedługo dalej jesteśmy w stanie odnaleźć kasetę, która troszeczkę więcej powie nam na temat eksperymentu 1006, a także jego nieudanej ucieczki. Co więcej, w chapterze pierwszym także znajdowała się
kaseta, która troszeczkę na temat eksperymentu 1006 mówiła. Tylko że wówczas część z nas była w błędzie i twierdziła, że chodzi tutaj właśnie o Hagiego Wagiego, co koniec końców nie było prawdą. Jednak to naprawdę ciekawy tweet fabularny i czekam na pojawienie się tego gościa w kolejnych chapterach. Nie wydaje mi się, aby w całej okazałości pojawił się w chapterze trzecim. Zdaje się, że przez następne może dwa chaptery będzie pojawiał się epizodycznie, przykładowo zabierając ciała zabawek ze sobą, a także dowiadywać będziemy się coraz do kolejnych faktów na jego temat. Natomiast w piątym zdaje się, że w finałowym chapterze, to tak czysto hipotetycznie, przykładowo Bendy miał 5 rozdziałów, zdaje się, że Poppy będzie mieć też około 5, pojawi się i będzie takowym final bossem. To właśnie jemu poświęcony będzie finał tej historii, ale to tak mogę się mylić. Niedługo później bohater dociera ponownie do Game Station, a także do miejsca, z którego naukowcy obserwowali dzieci. Tam znajduje się Poppy przywiązana pajęczyną do ściany, my uwalniamy ją, a wówczas postać Poppy przyjmuje znacznie mroczniejszy wymiar niż wcześniej. Być może lalka została podmieniona czy coś, przecież patrzcie na jej oczy, albo po prostu sama z siebie zmieniła swoją motywację. Nie jesteśmy tego pewni aż do końca gry, kiedy to wchodzimy do pociągu i ruszamy. Początkowo wszystko zdaje się zmierzać po dobrym torze, no wiecie, pociąg, jak i wszystkie wydarzenia, wszystko jest w porządku, jednak po chwili Poppy odzywa się do nas i wszystko nabiera zupełnie innego wydźwięku. Poppy nie chce wypuścić nas tak łatwo z Playtime Co. Zdaje się, że ma tutaj pewne niedokończone sprawy z przeszłości, a sama oczekuje, byśmy byli kluczem do ich rozwiązania. Na koniec Poppy dzieje się coś nie w tą stronę, co trzeba. Jednak do końca nie wiemy co. Pociąg koniec końców rozbija się, a jedyną poszlaką co do kolejnych wydarzeń wydaje się być znak z napisem Playker. I w ten sposób kończy się historia Poppy Playtime Chapter 2. Czy mi się podobała? Myślę, że była naprawdę spoko, fajnie tutaj została opowiedziana. Dodała kilka rzeczy od siebie i fajnie porozwijała co niektóre postaci. Uzyskaliśmy w ciekawy sposób kilka odpowiedzi na nurtujące nas pytania, natomiast pojawiły się także nowe, na które miejmy nadzieję odpowie chapter numer 3. Tymczasem jaka jest moja ocena chapteru drugiego? Cóż, pod względem rozgrywki wydaje mi się, że jest to więcej tego samego, aczkolwiek jest to podane w znacznie ciekawszej, bardziej zjadliwej formie.
Chapter pierwszy przy tym drugim wydaje się być jakoś taki ograniczony, powolny, bardziej kameralny i zwyczajnie jakiś taki słabszy. Natomiast drugi chapter pokazał, że można w naprawdę świetny sposób wykorzystać potencjał, jaki dał rozdział pierwszy, rozbudować go, dodać kilka rzeczy od siebie i cały czas iść mniej więcej tym samym schematem. Tylko przepleść co niektóre wydarzenia. I wiecie, Poppy Playtime to mniej więcej eksploracja, kilka zagadek logicznych, a na koniec konfrontacja i ucieczka przed głównym złym danego rozdziału. Wiecie, taki chapter pierwszy, ale bardziej. Myślę, że jeżeli koncepcja ta będzie wykorzystywana w ciekawy sposób i nie przeje się zbyt szybko graczom, to kolejne chaptery mogą osiągnąć porównywalny sukces. Oczywiście, jeżeli będzie to tam podane w interesujący sposób. Póki co, chapter drugi naprawdę mi się podobał i osobiście czekam na więcej. Tak jak wy możecie czekać na więcej kolejnych filmów z Poppy Playtime Chapter 2, mam w głowie kilka pomysłów na kolejne filmy z teoriami z tego świata. Między innymi planuję osobny film na temat eksperymentu 1006, a także wszelkich szemranych interesów i eksperymentów, jakie fabryka ma za plecami, więc szykujcie się na napływ nowych materiałów z Poppy Playtime Chapter 2 na przestrzeni najbliższych kilku tygodni. Chciałbym jeszcze wszystkim bardzo serdecznie podziękować za tak wspaniałe przyjęcie pierwszego filmu na temat chapteru drugiego, który został obejrzony ponad 100 tysięcy razy w mniej niż 2 dni, więc z całego serca wszystkim tutaj dziękuję. Za wszystko dzięki wam, dzięki tobie, dlatego że oglądasz moje filmy do końca, piszesz komentarze, stawiasz kciuki w górę pod tymi filmami, że zwyczajnie podoba ci się moja praca i serdecznie wszystkim, którzy oglądają te filmy, serdecznie, najserdeczniej dziękuję. My słyszymy się w kolejnych filmach, dzięki wszystkim jeszcze raz za to. Zostawcie suba na tym kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chciałbym niezmiernie dobić 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego. Ponadto polubcie ten film, jak wam się spodobał, obejrzyjcie moje poprzednie filmy, wyczekujcie też tych następnych i serdecznie wszystkich zapraszam na mojego Instagrama, gdzie z czasem będzie pojawiać się coraz więcej ciekawego kontentu, a także na jakiegoś TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem ja kłaniam się nisko, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko do kolejnych odcinków. Życzę wam wszystkim przemiłego dnia, trzymajcie się, cześć!